Hejka, witam was w pierwszym filmie w 2019 roku. Jestem z moim chłopakiem Kaluchem. Jej, witamy w kolejnym roku. Cześć. I mamy dla was Q&A. Pierwszy Q&A wspólny na moim kanale. Jeszcze tego nie było. A nie, pierwszy film twój na kanale to nie był Q&A? Dobra, ale to było takie... Dobra, to było bardzo dawno temu. To jest takie naprawdę wspólne Q&A. Wtedy te pytania dotyczyły mnie, a tym razem naszej pary. Więc mamy dla was troszeczkę pytań. Wybraliśmy je z Instagrama i lecimy z pierwszym. Tak, i polecamy wpaść na Instagramy. Dokładnie. Więc nasze pierwsze pytanko, jaki był 2018 rok? Więc jak dla mnie to był najlepszy rok dotychczas, no, ja który pamiętam. Mogę potwierdzić, że kurczę, tyle wyjazdów, tyle wszystkiego. Tyle różnych super wydarzeń Dokładnie. Się wydarzyło w tym roku. Od super wakacji ze znajomymi, od koncertów, przez różne wyjazdy, nawet Capo zimą. Capo Verde, Londyn. Siadło. Londyn, spełniłem swoje marzenie, kurczę, na Arsenal pojechaliśmy. Dokładnie, także... musicie wpaść na Instagrama, bo tam w sumie jest bardzo dużo tak, zdjęć, jest... możecie zobaczyć, co robiliśmy w tym roku. Instagram jest świetnym narzędziem, które po prostu jest takim pamiętnikiem. Dokładnie. Że ostatnio też sobie przeglądałem cały ostatni rok. Tyle się wydarzyło, tak się zmieniłem ja na przykład. Ja też. Tak samo. Masakra, no ale w każdym razie mamy nadzieję, że za rok o tej porze powiemy wam, że 19 był jeszcze lepszy. Kolejne pytanko, jakie są nasze postanowienia noworoczne? No, ja mam kilka. Nie pić kawy przede wszystkim, już się przerzuciłem na pyszną yerbę. Poza tym chciałem wrócić do ćwiczeń i do takiego wysiłku fizycznego, bo trochę się zastałem, moi drodzy, przez różne rzeczy, różne wyjazdy. No niestety, troszkę mi się przytyło i muszę zacząć grać w piłkę znowu. Nie jest źle. Ale będę grał w piłkę znowu, mam zajawę straszną, także będziesz przychodzić? Będę przychodzić na meczki. A jeśli chodzi o mnie, to też muszę wrócić do ćwiczeń, bo po wakacjach troszeczkę się zaniedbałam. I po wakacjach czytaj miesiąc temu, bo byliśmy... Też, dokładnie, przez święta. Chciałabym też regularnie wrzucać filmy tutaj dla was, bo ostatnio szło mi całkiem spoko, jednak po świętach lekko to się zmotywujcie te dziewczyny, moi drodzy. Dajmy tutaj 5000 lajków. Wow! No co, no, niech cię to motywuje. Dobrze. Dodatkowo też miałam kilka takich może planów bardziej, typu jakiś tatuaż, jakieś kolczyki tutaj w uszach na górze, więc będę to wszystko realizować. Muszę zrobić okulary, bo teraz mam zerówki, więc jest sporo rzeczy do zrobienia. Tak. Kolejne pytanko, po jakim czasie związku razem poznaliście rodziców drugiej osoby? Może się wypowiedz pierwsza. Ja się wypowiem pierwsza. Dosyć ja poznałam szybko. Karego rodziców dosyć szybko, ponieważ jakieś ponad 2 tygodnie po tym, jak byliśmy razem, na jego 18. Dokładnie, akurat tak wypadło, rodzinkę. Gdyby nie ta 18, być może troszkę by się to przedłużyło. Ja poznałem mamę Wiki w Dzień Kobiet, wręczyłem róże, pamiętam. Dobre wrażenie chyba zrobił. Pozdrawiamy i... A tata troszkę później. Tak? Wydaje mi się, że tak z miesiąc później, tak. No i ogólnie ale wydaje mi się, że tak stosunkowo wcześnie. Pozdrawiamy naszych rodziców i naszych... Dziadków. Kolejne pytanko, USA w tym roku czy jeszcze nie? Ja mam nadzieję, że w tym roku. Ja też mam. Naprawdę mam takie nadzieje. I to są właśnie takie nasze plany na wyjazd na ten rok. I tutaj wiąże się to z kolejnym pytankiem. Dokładnie. Czyli jakie są nasze plany na wyjazdy? Moi drodzy, planów jako takich nie ma, ale różnie bywa w naszej branży. I często się tak zdarza, że możemy się dowiedzieć o danym wyjeździe na przykład tydzień wcześniej. Tak jak o Capo Verde, miesiąc wcześniej. Trzy tygodnie w zasadzie. A ja miałem kilka już takich propozycji z tym, że nie miałem odpowiednich dokumentów, żeby na przykład jechać w najbliższy weekend do Stanów, prawda? Z tym, było, że tak. Nie wypaliło, bo nie miałem wizy. Dokładnie. A właśnie, dlatego ja składam papiery o wizę. No najwyższa pora tym. Bo jeśli coś się zdarzy, to warto jechać po prostu. No jakbyś widziała snapy z LA, jakbym tam poddawał, a ty nie miałbyś nie pojechałbyś bez LA. No zobaczymy. Przechodzimy do następnego, czyli macie wspólne zainteresowania. Mamy mnóstwo, moi mamy drodzy. Dużo. Dlatego się super dogadujemy, bo... Ogólnie, no dokładnie skończymy. Chodzi o to, że jakby nasza praca, którą wykonujemy, to jest nasze takie wspólne hobby. Tak, hobby. Każdy z nas się jara YouTube'em, ogólnie z social mediami. Nagrywamy dużo wspólnie, tak, dużo chodzimy różnych razem, rzeczy realizujemy. Chodzimy razem na studia, na ten sam kierunek, no bo w zasadzie nam się on podoba. I ja na przykład bardzo lubię sport i Wiki też coraz bardziej gdzieś tam się wkręca w to. Ale sport ja zawsze lubię, tylko chodzi bardziej o tą piłkę nożną. Tak, tak. I oglądanie meczy, to są dwie inne rzeczy. Dokładnie. Nie, nie. Nie, bo ogólnie jeśli chodzi o sport, to faktycznie zawsze narty, w sumie uwielbiamy jeździć na nartach. Właśnie musimy jechać na narty w tym roku, no. Na przykład takim naszym wspólnym zainteresowaniem jest, nie wiem, kino. Chodzimy wspólnie do kina bardzo często i chodzimy na różne typy filmów. Tak. Ostatnio byliśmy na takim science fiction Aquaman. Fajnie. Man, który był bardzo spoko, inny całkiem. Tak, my nie często chodzimy na takie filmy, tak. Nie jesteśmy znowu fanami science fiction, też nas... Ja totalnie nie jestem, ale ten był bardzo fajny i tak po jakimś czasie można iść na taki film, bo wtedy on jest strasznie ciekawy. Można by wymieniać nasze zainteresowania, po prostu super się dogadujemy w bardzo wielu aspektach życia. Tak, ciężko jest teraz to wszystko nadmienić. Ja mam teraz pytanko, którego Kali nie widział, a więc
Gdyby Vicky została porwana, to uratowałbyś ją, nawet jeśli miałbyś stracić swoje życie. No oczywiście. To jest takie... drodzy, to się tak... Opowiedz o tym. No nie wiem, no to taki naturalny odruch po prostu. Nawet bym się chyba nie zastanawiał. To wiecie, to tak automatycznie działa. Skoczyłby za mną w ogień. Tak. Myślę, że tak by było. Jakbyś faktycznie siedziała w ogniu, to bym tam skoczył. Dobrze. Zrobilibyście sobie takie same tatuaże, a więc? A więc na razie nie chcę zrobić tatuażu. Wydaje mi się, że nie myślałam o tym. Najpierw musisz mnie przekonać do tego, żeby zrobić tatuaż. Na razie nie potrzebuję. Ja mam to w planach, ale takiego wspólnego tatuażu nie mamy w planach. Może kiedyś, no zobaczymy. Ale... dla mnie to nie jest jakby wyznacznik, nie wiem, miłości i jakiegoś... Dokładnie, tak samo ciuszki i tak dalej, jakieś wspólne. No niby to jest słodkie, ale z drugiej strony wiesz... Ale wiesz, to nie jest zobowiązujące w ogóle, a tatuaż no, jednak to jest coś na całe życie. No w sumie racja. Dobrze gadasz. Ja też tak myślę, ale ja na razie to w ogóle nie chcę robić tatuażu. Następne pytanko, czy planujemy razem zamieszkać w przyszłości? Owszem, takie plany są i... Tak, tylko jeszcze nie wiemy kiedy, gdzie. Dokładnie, wszystko wyjdzie w praniu. Może być to, nie wiem, szałas w lesie. Zobaczymy. Będziemy walczyć o przetrwanie. Ewentualnie jakieś mieszkanie, ewentualnie dom. Wszystko się okaże tak naprawdę. Na razie mamy do siebie niezbyt daleko, więc jesteśmy w stanie się spotykać dosyć często, także ta odległość nie ma znaczenia. I po prostu, ale myślimy o tym jak najbardziej. Myślimy. Kolejne pytanko, czy spędziliście święta razem, czy każdy ze swoją rodziną? Więc, jeśli chodzi o Wigilię, czyli taki jakby pierwszy dzień świąt, no nie pierwszy, ale... No w zasadzie w Polsce pierwszy. Tak zaczynamy święta. Każdy spędził ze swoją rodziną. Tak, myślę, że to... Wigacja tak... kolizyjna, chciałam powiedzieć. Kolacja wigilijna. Kolacja wigilijna, każdy u siebie. Jednak potem poszliśmy na pasterkę razem, co wiąże się z kolejnym pytankiem. Mianowicie, jaka jest wasza religia? Więc byliśmy na pasterce, także sami możecie wiedzieć, odpowiedzieć kościoła. Na to ja pytanie. Ja jestem katolikiem praktykującym. Kali chodzi troszeczkę częściej niż ja. Prawie za każdym razem, kiedy trzeba iść. W niedzielę, tak. Tak, a ja czasem opuszczam, ale też staram się i też Kali mi w tym jakby pomaga. Jakby jesteś moją inspiracją. Więc autorytetem można powiedzieć. I wracając do świąt, Boże Narodzenie i kolejny dzień każdy spędził u siebie, ale jednak wieczorkiem się spotkaliśmy. Byliśmy na obiedzie u mojej babci, także było super. Dokładnie. Więc to były wszystkie pytanka, które dla was mieliśmy. Wpadajcie na Instagrama, jeśli chcecie być w następnym Q&A. I subskrybujcie tę piękną dziewczynę, tak? I dziękuję wam bardzo za ten odcinek i dziękuję tobie i bardzo mi się podobało. Myślę, dziękuję. Że mamy nadzieję, że wam też. I pamiętajcie, moi drodzy, 5000 łap w górę to motywacja dla Wiki, tak? Tak, ogromna motywacja jasna, także dziękujemy bardzo. Ja tam lubię lajki. Dziękuję za odcinek. To chociaż dla mnie zostawcie. Pa, pa. Dobrze. Buziaczki, pa, pa.